Ku mojej ogromnej radości, od kilku miesięcy w Polsce dostępne są zabawki marki Grimms. To jest poezja, to jest sztuka te zabawki. Naprawdę, zobaczcie ten odcinek, żeby przekonać się, na czym polega ich fenomen. Marka Grimms pochodzi z Niemiec. Powstała w 1978 roku. I do tej pory chyba nikomu nie udało się pobić urody tych zabawek. Zabawki są wykonane z drewna, z europejskich drzew, takich jak lipa, olcha, buk. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale to jest taki rodzaj drewna, że te zabawki są bardzo lekkie, słuchajcie, bo mi się często klocki drewniane kojarzą z czymś, co jednak waży. A to jest naprawdę bardzo takie delikatne, lekkie to, nie wiem, jak to nazwać, ale to tak jakby trochę puste w środku było, mimo że to jest totalnie nieprawda. Każda z tych zabawek jest wyjątkowa, dlatego że widzicie, to jest cięte równo z drewna. Tutaj widać słoje, może się pojawić jakaś taka naturalna ryska. To nie są wady tych zabawek, tylko to jest ich taki naturalny aspekt. Te zabawki poza tym są bardzo trwałe z takiej oto przyczyny, że one nikt nie wziął kawałka drewna i go nie pomalował równiutko i nie polakierował, żeby i później jak coś odpryśnie, to jest ślad. Tylko one są nasączane. I są też nasączane nie w farbach, ale w naturalnych bejcach. W związku z tym to jest wszystko bardzo przyjazne naturze, bardzo przyjazne Waszym dzieciom. A jak widzicie, efekt jest naprawdę spektakularny. Kolory są tak żywe i tak intensywne i tak zachęcające do zabawy. Szczególnie moim zdaniem w tej wersji tęczowej, ale jeżeli wolicie, mówię tęczowa o kolorach, nie o samej tęczy. Jeżeli wolicie coś bardziej delikatniejszego, to jest też wersja seria pastelowa i tutaj te barwy są dużo bardziej delikatne. Wszystkie te zabawki powstały w duchu Montessori, czyli takie zabawki, które do nich nie ma instrukcji obsługi, na nich nie ma jednego słusznego sposobu bawienia się. I często z tymi zabawkami jest tak, że patrzycie na przykład na tą tęczę i myślicie sobie, co ja z nią zrobię, oprócz tego, że ją postawię na półce. Nic bardziej mylnego. To znaczy przekonacie się sami, że w momencie, kiedy dziecko dostaje te elementy do zabawy, to zaczyna się uruchamiać jakaś taka niesamowita maszyna kreatywności, pobudzania wyobraźni i ta zabawa sama idzie i okazuje się, że codziennie pojawia się nowy sposób i nowy pomysł na daną zabawkę. To jest najbardziej znany produkt marki Grimms, czyli tęcza. Ta ma 12 elementów, to jest wersja 6-elementowa, a ona jest wtedy znacznie mniejsza. I tu po prostu ta tęcza, tu nie ma granic. Zobaczcie, jak wiele rzeczy można z niej zrobić. Możemy sobie na przykład z elementów tęczy zbudować taki kreatywny domek dla lalek. Te domki oczywiście mogą być dla ludzików, którymi się już dzieci bawią, a mogą być też zestawy takich ludzików, też z Grimmsa. Możemy też sobie zrobić z tego takie tory dla kulek. Kulki mogą być też z Grimmsa, pakowane po 6 jak jajka. Każda w innym kolorze. O. I możemy sobie przepychać kulki. Możemy ją budować sobie w każdym kierunku, również w poziomie. Jednym ruchem ściągać. Możecie na przykład ćwiczyć cierpliwość i budować różne, bardzo skomplikowane konstrukcje i takie nieoczywiste, które powinny się utrzymać, które mogą się okazać fenomenalnym na przykład przejazdem dla Waszych samochodów. Mamy w Grimmsie zabawki dla najmłodszych. To jest gryzak, to są perełki, czyli takie kulki połączone gumką, które można bez końca sobie przekładać w rączkach, a i może być też nawet zawieszka do smoczka. Tutaj mamy na przykład miseczki z elementami. W każdej miseczce znajdziecie w danym kolorze rybkę, serduszko i gwiazdkę. I można je sobie segregować, można je liczyć, można je sobie chwytać i przekładać. Można zaprosić lalki na obiad. Można, nie będę Wam podpowiadać, bo zobaczycie, że no, można z tym zrobić jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Tutaj mamy pojazd do ciągnięcia i on jest wyładowany takimi prostymi elementami, z których też można budować, przekładać, ładować je, przewozić i robić mnóstwo innych rzeczy. Są też piękne schody, można powiedzieć. To jest 100 klocków w różnych kolorach i różnej wysokości. Można z tego budować, można przekładać, można się uczyć kolorów, segregowania, porównywania większy, mniejszy, od największego do najmniejszego. O. Można je wszystkie wyjąć i ułożyć schody od nowa również
i macie czas na kawę. Ze zręcznościowych rozwiązań bardzo fajne są też nawlekanki. To jest taka igła, jakby to powiedzieć, od razu z supełkiem, nic nie przeleci. I tutaj dzieci też mogą sobie nawlekać koraliki. To jest świetne ćwiczenie małej motoryki. Mogą je nawlekać od najmniejszego do największego, mogą je segregować kolorami, mogą robić różne rzeczy. Później te elementy też, bo pamiętajcie, to, że można je nawlekać, to jest jedno, ale te same elementy mogą służyć do wielu innych zabaw. Można się na nich bawić figurkami, mogą być elementem zabawy lalkami, co akurat jest na tapecie u Waszych dzieci. I są też przepiękne mozaiki, które można układać na załączonych tacach, ale można też układać na biurku czy na podłodze. Są takie z większych elementów. Tutaj też można starać się ułożyć kolorystycznie, ale można wszystko przekręcić. Można z tych klocków też budować sobie zupełnie inne rzeczy. I jest też taka mniejsza, ta jest naprawdę, od niej się trudno oderwać, przynajmniej mi było, bo tutaj ilość układów kolorystycznych, które możecie zrobić, jest naprawdę nieskończona. I te takie niepozornie wyglądające trójkąciki, to jest niesamowite, słuchajcie, bo tego nie czuć w ręce w ogóle. Znaczy, to jest tak lekkie, że to jest jak powietrze. Ja mam takie wrażenie, że starsze dzieci są trochę bardziej samodzielne w zabawie tymi zabawkami. Czasem może się zdarzyć, że Wasze dziecko, jeżeli ma 2 latka, 3, będzie trochę potrzebowało Waszego wsparcia i takiego rozpędzenia na początku, ale nie zniechęcajcie się, Wam też się spodoba ta zabawa. Jeśli przekonałam Was, a mam nadzieję, że tak, że zabawki marki Grimms to naprawdę fajny pomysł na prezent, to wpadnijcie koniecznie na mamagama.pl. Zapraszam, do zobaczenia!